Hej, cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z gry World of Tanks z serii Aspancerny. Słuchajcie, w tym odcinku gram niemieckim Tedekiem 9 tieru. Jest to Jagdtiger. Fajnie nim się gra. Ma dużo penetracji, dobre działo. Słuchajcie, niestety wygranych na nim nie mam dużo, nie wiem, po prostu przegrywam coś, ale nie będę się tutaj nad tym rozczulał. Słuchajcie, ja, mapa, linia Siegfrieda, są arty były? Nie było art. Postanowiłem sobie podjechać tutaj bliżej do miasta, nie ma sensu tutaj kampić, nie ma przestrzałów, tak, oni i tak się tam chowają wszyscy za tymi budynkami. Jak widzicie, wyrzuciło mnie na 9 tiery, na 8 i 7 nawet. Art nie ma, więc sobie można tu podjechać, bo tutaj arta ma bicie, jak stoi na zielonym. Więc sobie tutaj podjechałem. Tutaj mamy mój... dobra, mam spota. Tutaj mamy przybicia... penetrację 276, średnie uszkodzenia 560. Na topowym dziale. Podjechałem sobie tutaj i poczekałem. Po prawej stronie widzicie, scout poszedł, tam nic nie było. Ta 10 była za domem, więc tutaj nic nie było. Sobie pomyślałem, wyjadę na tego isa, prawda? Jest gąska, bum, ale nie trafiłem. Oczywiście is 6 zapeka, bez problemu mnie przebija. 175 penetracji is 6 ma. Ja mam 200 pancerza pod kątem i mnie przebija. Dobra, nieważne, kończę go. Następny rosyjski pojazd przed nami pewnie będzie Ding Dong. Tutaj już nie miałem szans go przebić. Na pewno byłby jakiś rykoszet albo coś w tym stylu. I patrzcie co on robi, strzela do tamtych koleś. Może jakiś damage, bo tu może nie miał szans mnie przebić. Więc tego chyba też skończę, nie jestem pewien. Tak. Reload na tym TD-ku jest dość dobry, bym powiedział. Bardzo dobry w stosunku do damage'u, który robi. Jest to poniżej 10 sekund. Tutaj mamy oho, więc dużo damage'u do zrobienia, niestety. Tutaj trochę źle przycelowałem i pocisk odbił się od... Ale koleś stoi, nie wiem czy mnie nie widzi, czy o co chodzi. Dostał teraz za 580. O, jak tego by nie zauważył, to nie wiem, czy... Jedzie mu T10 na pomoc. I tutaj gąska, kurde. Lipa trochę. Zasłoniłem przód. Ten stoi na gąsce, wiesz. Ładuje i znowu bang, dobrze. Jest git. No, w tej chwili wszystko jest wyrównane. Odwracam się, bo oni tam wali, mogłyby mnie sflankować. Kończę go, ładnie. 3 fragi już są i 3300. 3300 damage'u, a tu jeszcze 10 jest. Dostał, ładnie, i spalenie. Pięknie. Dobra. Tutaj widzicie tamte te deki, kampią z tyłu. Zobaczymy, ile oni damage'u zrobią. Wiecie, no, kurczę, te deki można rushować, pushować, jak się ma jakieś tam wsparcie, bo jako... Taka T10 jakby wyjechała i mnie objechała, to do widzenia, nie miałbym szans. Ale postanowił kampić za tym budynkiem, więc zginął. Dobra, tu już wyczyszczone wszystko, jedziemy dalej, jedziemy oho dobić. 4 fragi. 4500 na meczu, oho już wiedziałem, ale z nerwów nie trafił we mnie. E50 jeszcze dużo hapa ma. Można by coś tam było zrobić. Więc jadę sobie. Ale wiecie, jak już jest taka przewaga 10-5, to nagle wasza drużyna nabiera odwagi i kurde, zaczynają coś tam robić. Więc prawdopodobnie jak ja dojadę, to już nie będzie nic do dobijania. Zresztą popatrzcie, ile hapa im zostało. 3000 jest... 2500. Jest is. Bom, następny 570. Nice.
5300 damage'u jak do tej pory, 5 fragów. Jeszcze jeden i będzie specjalista. Ale zobaczcie ile tu jest czołgów. Kurde. Został tylko WZ. Wszyscy się pchają po mięsa. Ja też chcę. I siada, 580. Nice. Grywam. I to by było na tyle z tej bitwy. Przejdźmy sobie teraz, moi drodzy, do Watery Place. I tak, oznaka mistrzowska, high caliber, słuchajcie, tutaj jest tak, zrobiłem 6000 prawie damage'u, 5 fragów, 1400 najwięcej expa, tamte te deki, RHM coś tam zrobił, drugi 1000, protek 700, widzicie, z tych kampilisty nie zrobili za dużo, no nie dziwię się, tutaj remin raczej do puszowania się nie nadaje, bo zaraz wylatuje w powietrze. I 14 strzałów oddałem, 12 przebić, prawie 6000 damage'u. Odbiłem tylko 580. I to wystarczyło, żeby zabezpieczyć sobie odznakę mistrzowską as pancerny. I za tą bitwę dostałem. Zrobiłem WN8 7500. Dobra, słuchajcie, to kończę ten odcinek i link do replaya zamieszczam pod filmem. Gdyby ktoś chciał sobie oglądać, to zapraszam.